Ja, pielęgniarka Magda, cieszę się, że jestem tu znowu z Wami. W trakcie naszych ostatnich 5 odcinków dowiedzieliście się, co to są mikroorganizmy, co kryje ciało człowieka i jak zadbać o zdrowie. Dziś pragnę opowiedzieć Wam zupełnie o czymś innym, a raczej o kimś. Jak sądzicie? Kogo mam na myśli? Podpowiem Wam, że nie jest to ani Święty Mikołaj, ani Wróżka Zębuszka. Dziś opowiem Wam o sobie, a dokładniej skąd się biorą pielęgniarki, gdzie możecie je spotkać i czym się zajmują. Na początek posłuchajcie tej historii. Skąd się wzięły pielęgniarki? Opowieść o Florence Nightingale. Kiedyś dawno, dawno temu, w pięknym domu z ogrodem w pewnym mieście Londynie mieszkała sobie dziewczynka o imieniu Florence. Miała ona młodszą siostrzyczkę i kochających rodziców. Florence była bardzo wrażliwą i troskliwą dziewczynką. Najczęściej lubiła opatrywać poranione łapki swoich pluszowych misiów i lalek. Jak się okazało, marzyła, aby zostać pielęgniarką. Ten pomysł nie spodobał się jej rodzicom. Postanowili wysłać córkę w długą podróż po świecie z nadzieją, że zmieni zdanie. Florence nie zmieniła swojego postanowienia i poszła do szkoły, aby uczyć się zawodu pielęgniarki. A gdy już została pielęgniarką, sama zaczęła uczyć inne młode kobiety. Pewnego razu wybuchła wojna. Toczyły się zaciekłe walki i wielu żołnierzy zostało rannych. Poproszono Florence i inne pielęgniarki o przybycie do wojskowego szpitala. Gdy kobiety zjawiły się na miejscu, były przerażone tym, co tam zastały. Było tam ciemno, brudno, a ranni żołnierze leżeli na podłodze, a wszędzie biegały szczury. Pielęgniarki ciężką pracą odmieniły to miejsce. Florence bardzo troszczyła się o swoich pacjentów, doglądała ich nawet nocą, trzymając w ręku lampę. Po powrocie do kraju Florence jako pierwsza kobieta na świecie stworzyła prawdziwą szkołę dla pielęgniarek. Za swoją odwagę, dobre serce i trud włożony w zawód pielęgniarki Florence otrzymała medal. W obecnych czasach łatwo jest zadbać o higienę. Mamy ładne i wygodne łazienki, są krany z dostępem do wody, jest czysto i pachnąco. Kiedyś było zupełnie inaczej. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądały pierwsze toalety, sedesy i co oznaczają literki W, C, koniecznie obejrzyjcie książkę pod tytułem Łazienkowe pytania. A teraz zapraszam Was na pielęgniarski pokaz mody. Wszystko się zmienia, ubiór pielęgniarek również. Na początku Florence i pozostałe pielęgniarki nosiły takie oto stroje. Miały długie sukienki, fartuchy i nakrycia głowy. Później można było je łatwo rozpoznać po białym fartuchu i białym czepku z czarnym paskiem. Dziś pielęgniarki mają kolorowe, wesołe mundurki, a czepek został zamieniony na broszkę i identyfikator. W zawodzie pielęgniarki bywają sytuacje, w których pielęgniarka musi szczególnie zadbać o bezpieczeństwo, na przykład podczas pandemii. Wtedy zakłada ochronny strój, w którym przypomina ufolutka. Mam nadzieję, że stroje pielęgniarki Wam się podobały. Pamiętajcie jednak, że zawód pielęgniarki polega na pomaganiu chorym ludziom. Aby bliżej poznać zawód pielęgniarki, zajrzyjcie do książki z serii Mądra mysz Mam przyjaciółkę pielęgniarkę. Jak na pewno wiecie, szpitale są to ogromne budynki, w których znajduje się mnóstwo pomieszczeń, jak na przykład izba przyjęć,
do której karetki przywożą chorych, albo sale operacyjne, w których odbywają się skomplikowane zabiegi. Tych sal i łóżek jest tak wiele, że nikt nie jest w stanie tego policzyć. Przez inną szybę zaglądamy do pomieszczenia, w którym jest pełno różnych skomplikowanych urządzeń. To sala intensywnej opieki medycznej. Tu trafiają pacjenci z urazami zagrażającymi życiu lub po poważnych operacjach, opowiada mi Zosia. Na oddziale intensywnej terapii medycznej, tak zwanym OIOM-ie, personel medyczny i specjalne urządzenia czuwają nad pacjentem przez 24 godziny na dobę. Drzwi są zawsze zamknięte. Nie wolno się tu kręcić, objaśnia dalej moja przyjaciółka. Poza szpitalem panią pielęgniarkę spotkacie w przychodni. To takie miejsce, do którego przyprowadza was mama, gdy jesteście chorzy albo gdy trzeba wykonać szczepienie lub pobrać krew do badań laboratoryjnych. Wszystkie te czynności pani pielęgniarka wykonuje w gabinecie zabiegowym, do którego bał się wejść bohater książki pod tytułem Max i szczepienie. Max rozmawiał o zdrowiu z mamą wiele razy. Oglądał ulotki i wiedział, że czasami trzeba dostać szczepionkę, żeby nie chorować. Mimo wszystko i tak nie mógł zasnąć. Łatwo ci mówić, byłaś malutka jak cię szczepili i nic nie pamiętasz. Tylko nie krzycz na całą przychodnię, bo wszystkich wystraszysz, mówiła dalej Zuzia. Zaciekawiony hipopotamek spojrzał w kierunku okna i wtedy poczuł delikatne ukłucie. Już po wszystkim! Zuzia miała rację, zupełnie nie bolało. Max dostał naklejkę z napisem Dzielny pacjent. W książeczce dla najmłodszych Kicia Kocia i Nunuś Jaki to zawód? Otwierając różne okienka zobaczycie, jakich przedmiotów używa pani pielęgniarka w gabinecie zabiegowym. Pielęgniarka, pielęgniarz i lekarz to dzielne osoby. Wspólnie działają, aby leczyć ludzi. Moi drodzy, 12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Kto wie, może w przyszłości będzie to także twoje święto. I subskrybuj nasz kanał. O niej będzie dziś poemat, bo jak rzeka jest to temat. Osobistość, jakże ważna, jest oddana i odważna. Ta, co ranę opatruje, pyta chorych, jak się czują, krew pobiera i z wyczuciem gips otwiera. A gdy uczeń albo uczennica wzywa, ranę czule im przemywa. Ziemski anioł, co na straży jest pomocą dla lekarzy. Pielęgniarka asystuje, mierzy, bada, zapisuje, robi wkłucia i zastrzyki, nie zatrzyma się przed nikim. Gdy pomocy potrzebuje, pielęgniarka mnie ratuje.